Siema wszystkim, z tej strony Noris i witajcie moi kochani w kolejnym odcineczku z serii Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. My kontynuujemy sobie przygody i jest to prawdopodobnie ostatni odcinek, chociaż może jeden z ostatnich, może ostatni, nie wiem dokładnie. Aktualnie udajemy się na zjazd czarodziejów. Wszystkie zadania poboczne tutaj zostały wykonane w tym akcie. A Triss Merigold została też uratowana przez nas i aktualnie musimy się z nią spotkać i pójść na obrady, na zjazd czarodziejów. Fucking shit, jak tam teraz dojść? Załóżmy, że tędy. Gdzieś tutaj powinna być. Idziemy na obrady i możliwe, że tutaj będziemy musieli zapisać sobie i wchodzimy. Będziemy świadkami wielkiego wydarzenia. A daj mi jeszcze chwilę. Czy chodźmy? Nie no, chodźmy po prostu. Jedziemy, już wszystko mamy zrobione. W takim razie nie zwlekajmy. Wchodzimy. Teraz albo nigdy. Przez ostatnie tygodnie w Wyzimie trwały obrady dotyczące sukcesji tronu. Z uwagi na to, że los ostatniego dziecka Foltesta pozostaje nieznany, nie udało się osiągnąć kompromisu. W tej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, jak podzielić kraj na dzielnice, zgodnie z dotychczasowymi granicami baronii. Nie może tak być, Janie Natalis. Temeria stoi między Nilfgaardem a północą. Potrzebna jest nam silna i zjednoczona. Wasza wysokość, jest to i moim życzeniem, ale wraz ze śmiercią Foltesta pękło serce całego kraju. Doniesiono mi, że Anais Lavalette znajduje się w rękach czarodzieja Detmolda. Najwyraźniej nie doniesiono ci jednak, Radowidzie, o jatce, do której doszło dzisiaj w obozie Kedwen. Jeśli dziecko żyje, wciąż jest nadzieja. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by je odnaleźć. Jednocześnie ogłaszam, że dowódca oddziałów specjalnych Temerii, Vernon Roche, jest oficjalnie poszukiwany. Wszelkie przywileje przysługujące mu jako reprezentantowi królestwa zostały cofnięte. Przejdźmy do rzeczy. Dokument określający statut Rady i Kapituły jest, jak ustaliliśmy wcześniej, wierną kopią statutu odnalezionego w ruinach na wyspie Tanet. Najważniejszą sprawą jest desygnowanie królewskich doradców przez Kapitułę. Dziś na wielu dworach rezydują przypadkowo wybrani magowie i czarodziejki. Jednak za czasów dawnej Kapituły były to osoby specjalnie do tego wyznaczone. A czemuż nie mielibyśmy robić tego sami? Na ludziach tych spoczywa ogromna odpowiedzialność, wasza wysokość. Kapituła chce mieć pewność, że będą to osoby kompetentne. Niech zgadnę, osoby, które zadbają o interesy Kapituły. Oczywiście, że tak. A podstawowym interesem Kapituły jest dobro Królestw Północy. Dokument został podpisany przez proponowanych przez nas członków Kapituły i desygnowanych doradców. Czekamy już tylko na podpis Shili de Tancarville. Bez królewskich pieczęci będziecie mogli co najwyżej desygnować doradców pastuchom. To prawda, wasza wysokość. Shila de Tancarville nie powinna w ogóle podpisywać tego dokumentu. Triss Merigold! Jednak zdecydowałaś się przybyć. Tancarville ma na rękach królewską krew. Nie może zasiadać w Kapitule. To kłamstwo. Masz coś na poparcie tych oskarżeń, Merigold? Są świadkowie, którzy potwierdzą, że Shila de Tancarville stoi za zabójstwem de Mavenda i Foltesta. Przedstawiciele przyszłej Rady i Kapituły. Shila de Tancarville winna być aresztowana i osądzona. Jeśli oskarżenia są prawdziwe, zostanie skazana na śmierć. Shilo de Tancarville, dopóki zarzuty nie zostaną oddalone, nie możesz zasiadać w Kapitule. Aresztujcie ją.
Nie znacie całej prawdy. Marigold nie wie, co mówi. What the... Damn! Smoka przyzwała. Ja pierdzielę. Co za laska. Czy to wszystko zostanie rozpierdolone, cały Lochmuin. Geralt! Jesteśmy w pułapce! Magia tu nie działa, nie wyciągnę nas! Musisz dokonać Shile! Oj, żebyś wiedziała, Triss, że ja ją dopadnę, obiecuję. Nie daruję jej tego wszystkiego. Właśnie między innymi przed nią zostaliśmy. Mieliśmy miano królobójcy, ale. Zawróć, póki jeszcze możesz mieć mnie. Dobrze, dobrze, cicho się ci, Shila. Nie powstrzymasz mnie. Ani ty, ani nikt inny. Dobra, stan z gry zapisany. Wow. Jeżeli będę musiała. Zabić. Smog? Wiecie co, kochani? Na wypadek tego. Zarzućmy sobie Axi. Nie Axi, tylko Quena. Wow! Dobrze, tak, że pomyślałem o tym. Jak ci się podoba mój smok? Fuck! Dobrze, udało się. Zabij go wreszcie! Spóźniłeś się. Udało mi się ustabilizować teleport. Nie masz gdzie uciekać. Prędzej czy później ktoś cię znajdzie. Wolę odejść na własnych zasadach. Gdzie Leto? Sesentesis się nim zajmie. Nim i wszystkimi głupcami, czyli którzy jego... dostają erekcji na myśl o spaleniu czarodziejki. Leto gdzie też wychujałaś? Nie wiem, głupcze. Szukam go od zabójstwa Foltesta. Leto szukał nas wszystkich. Dałyśmy się nabrać na jego tępawą minę i ociężałe spojrzenie. Nie rozumiesz? Loża szukała sposobu na pozbycie się Demavenda. To prawda. Był słabym, chimerycznym królem. Pod jego rządami Edirn stopniowo zdychało. Trzeba go było wyeliminować. Wybrałyśmy mniejsze zło. Zaś Leto akurat znalazł się pod ręką. Foltest i Henselt. Z tym nie mamy nic wspólnego. Po zabójstwie Demavenda, Leto wykorzystał złoto i magiczne wsparcie, by skontaktować się z Jorvetem. Elf miał go ukryć, dopóki sprawa nie przycichnie, tak przynajmniej myślałam. To nie Loża wydała wyrok na Foltesta. Zatem kto? Nilfgaard. Leto to król kłamców i cesarz wśród zdrajców. Od początku działał ku chwale Wielkiego Słońca i Białego Płomienia tańczącego na kurhanach wrogów. Oszukał wszystkich. Mnie, Jorveta, twoją głupiutką Trisunię... I ciebie. Masz dowody? Przed chwilą otrzymałam wiadomość od agentki Loży stacjonującej w Cintrze. Armia cesarska ruszyła. Właśnie forsują Jarugę. Myślisz, że w obecnej sytuacji północ może się obronić? Liczyć na kolejny cud pod Brenną? Nie wiem, ale to wy do tego doprowadziłyście. I odpowiecie za to. Nigdy nie uwolnicie się od piętna zdrady. To się jeszcze okaże. Bo z tego miasta nikt nie wyjdzie żywy. Nikt nie opowie tej historii. Smok jest pod kontrolą Filipy. Gdy zniknę, zmieni miasto w płonący grobowiec. Smok zaatakował wojska Foltesta w czasie bitwy o zamek Lavaletów. To kłóci się z twoją wersją. Wtedy jeszcze był poza naszą kontrolą. Może i przegrałyśmy bitwę, ale wojna dopiero się zaczyna. Jednak ty nie weźmiesz w niej udziału. To twój koniec, Wiedźminie. Żegnaj. Coś jest nie tak, Diament. Ktoś podmienił diament! Maskadę! Rozerwie mnie! Zejmij go! Aha, czy teraz możemy albo jej pomóc, albo pozwolić jej zginąć. Zejmij diament! Zabiję ją! Wiesz co, Shila, sorry. Spierdalaj, kobieto. Sorry, ja ci nie pomogę. Nie! Nie!
A jeszcze osiągnięcie dostałem. Co typek. Oho. O kurwa. Sheila zginęła. I to bardzo efektownie, powiem wam. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie, ja jej nie pomógł. Po tym, co ona odwaliła, jakiś syf zarobiła, to ja dziękuję za taką pomoc komuś takiemu. Fuck! Yeah. Oh shit, dobra. Musimy sobie z nim poradzić jakoś, kurde. A czy art w ogóle zadziała? Słabo. Dobra, Quenem musimy sobie poradzić. Okej. Coś się dzieje. Damn, zobaczcie, jak tu wysoko jesteśmy. Co tam, tam coś płynie, ścieki jakieś. Okej. Czyżby to tutaj miała być walka z tym smokiem? Ze smoczycą? Tak jest. Ja pierdziele, jakie to bydle jest potężne. Ej, spokojnie, my go niedługo pokonamy. Możemy go pokonać niedługo już. Dobrze dostaje. My też w sumie, ale... Jest! Udało się! Quick time eventy. Mega zajebiście. Dobrze. Jaki pięknie. Kurde, coś. O ja pierdzielę. Dawaj, Geralt, trzymaj się. Dobrze. Trzymaj. O Jezus! Fuck! Żyjesz, stary? Żyjesz, dobra, ale poturbowany w cholerę jesteś. Odejść czy zabić smoka? Wiecie co, moi drodzy? Ten smok i tak będzie zdychał. I tak zdechnie, zobaczcie jego rany. Dobijmy go, zaoszczędźmy mu tego bólu. Ja pierdzielę, jaka mega akcja. Wygraliśmy ze smokiem, ciężko było, w miarę nawet ciężko, ale tą dobrą bronią walczyliśmy, więc spoko luz. I no i ogólnie quick time event, mega akcja. Spis czarodzieje kloszy. Spis kulew, które pomożesz nam znaleźć. Wybrania.
przepraszam, ja też bym chciał tam wrócić. Epilog. Akt trzeci zakończyliśmy, mamy teraz epilog. Okej. Jesteś cały? Mniej więcej. A smok? Musiałem go zabić, niestety. Niestety? Smok został zniewolony magią Filipy. Gdybym zostawił go przy życiu, zapewne usłyszelibyśmy nie raz o skrzydlatej śmierci spadającej na wrogów loży. Zginęłoby wielu ludzi, ale zanim czarodziejki złamały wolę tego stworzenia, było szlachetne i piękne. Jestem po prostu potwornie zmęczony wybieraniem mniejszego zła. Chodźmy stąd. Leto pewnie zdążył uciec. On czeka na ciebie. What? Czeka? Mhm. Tam, gdzie obozowali Temerczycy. Chodźmy. Jak to czeka? Skąd wiesz? Po ataku smoka zapanował kompletny chaos. Próbowałam się dostać do kwatery Filipy. W jednej z uliczek podszedł do mnie przerażony mężczyzna i wręczył list. Był śmiertelnie przestraszony i błagał, bym nie zrobiła mu krzywdy. Powiedział tylko, że to do ciebie. List był krótki. Czekam w obozie Temerczyków, Leto. Co tu się wydarzyło podczas mojej nieobecności? Ja pierdzielę, Leto wszyscy sam do nas... Wszyscy mieli znacznie więcej zbrojnych, niż przystało na pokojowe obrady. Sam do nas przyszedł. Podczas ewakuacji doszło do paru incydentów. Kedweńczycy ścieli się z Temerczykami. Zakonnicy zgwałcili dwie czarodziejki i zabili paru śmiałków, którzy próbowali interweniować. Myślisz, że Rada i Kapituła przetrwają? Ich powołanie zapobiegło jeszcze większemu przelewowi krwi. Ale czy przetrwają? Trudno powiedzieć. Ale nic lepszego nie udało się do tej pory wymyślić. Golemy? Czarodzieje są częścią tego świata. Czy to się komuś podoba, czy nie? Muszą... Vernon! Udało mu się. Uratował Anais. Vernon Roche! Odejdź od dziecka! Królewska krew! Temerska! Za dobra dla was, psie syny! Jesteś banitą, poszukuje cię cała północ! Oddaj Anais dobrowolnie, to może królowie okażą łaskę! Pluję na kedweńską łaskę! Roche! Triss! To córka Foltesta! Nie pozwól jej zabrać! Dość tego! Brać ich! No, kochani. Może się dziecko trochę nauczy. O proszę, mamy jeden talencik. A dojmy sobie, nie wiem. Już nawet nie wiem w co. A w to, dobra, niech będzie już. Nie udało mi się dostać Detmolda. Zostawiłeś mnie, Geralt. Musiałem ratować Triss. Detmold uciekł, fuck. Ilgawczycy oszukali nas wszystkich. O czym ty mówisz? To oni ją pojmali. Cesarz wysłał królobójców. Loża czarodziejek to był Wabik. Chcieli rozpętać chaos na północy. Temeria przepadnie. Baronowie rozszarpią ją na kawałki. Nie przepadnie. Wciąż może się zjednoczyć. Zabierz dziecko. Daleko stąd, daleko od dworów, królów, wojny. Któregoś dnia upomni się o swoje dziedzictwo. A ty, Geralt? Idę po królobójcę. Dotrzymujesz słowa. Teraz to już sprawa osobista. Bywaj, biały wilku. Obyśmy spotkali się w lepszych czasach. Bywaj, Roche. Udało się, dziecko uratowane, ale tutaj się właśnie rozstajemy chyba z Vernonem. On idzie w swoją drogę, a my w swoją. Fuck. Widać, że się kurwa kończy ta gra. Wyznaczono kolejną, jeszcze większą nagrodę za jego głowę. Oddziały specjalne do polowań na wiewiórki mają dostać spore dofinansowanie. Rada Czekajcie. I kapituła oddelegują kilku czarodziejów do tego zadania.
Jorvet stał się tam wrogiem publicznym siedzieć. Numer jeden. Nie siedzi spocznę, chyba. Dopóki go nie dostaną. Siedzi tam chyba Leto. Tędy musimy przejść. Tu ktoś jest. To nie jest miejsce dla Wiedźminów, chociaż znam cię i wiem, że pojawiasz się wszędzie tam, gdzie się coś dzieje. To prawda. Czasami zupełnie przypadkowo. A tym razem to też przypadek? Powiedzmy, że mam tu coś do załatwienia. W takim razie się pośpiesz. Kiedy skończymy sprzątać bałagan, który zostawili królewscy żołdacy, Lok Muin zostanie magicznie zapieczętowane. Wynosicie się stąd? Tymczasowo. Wkrótce wrócimy, żeby odbudować miasto. Lok Muin odzyska dawną świetność. Do tego czasu nie chcemy, żeby pętali się tu awanturnicy i łowcy skarbów. Radowid wam zaufał? Zdobędziemy jego zaufanie, kiedy doprowadzimy przed królewskie oblicze Chilin de Tancarville i pozostałe zdrajczynie z loży. Ze schwytaniem de Tancarville będziecie mieli problem. Chila jest sprytna jak liszka, ale znajdziemy ją. Źle mnie zrozumiałeś. Chila de Tancarville nie żyje. Zabił ją niestabilny portal. Szkoda. Miała stanąć przed sądem i usłyszeć zarzuty. Powinna zostać skazana za zbrodnie, których się dopuściła. Widzę, że winę stwierdzono jeszcze zanim stanęła przed sądem. To byłaby czysta formalność, a jednocześnie przestroga dla innych czarodziejek. W takim razie wywiodła was w pole. Wybacz, ale nie mogę poświęcić ci więcej mojego czasu. I śpiesz się, za godzinę miasto zostanie zapieczętowane. Okej, okay, udaj się na spotkanie z Leto. To jest tutaj. Zapiszmy sobie. Aha, nie możemy zapisać. Stan gry został zapisany. Okej. Okay. Wejdźmy tam. Jest, czeka na nas. O, ziomek. Chętnie z tą zamienię parę słów. To on. Poczekaj na mnie. Geralt. Nie chcę, żeby stała ci się krzywda. Umiem sobie radzić. Nie tym razem. Muszę z nim porozmawiać. Sam. Czekaj na mnie przy bramie miejskiej. Jeśli nie wrócę w ciągu godziny, ruszaj w drogę beze mnie. Okej, okay, ostatni sejwik przed spotkaniem z Leto. Długo to trwało. To błyskotka z Megaskopu Shini. Podmieniłem diamenty. Ten w Megaskopie miał skazę, niewielką, ale wystarczającą, by wybaczyć teleport. Cesarscy teoretycy magii zapewnili, że efekt będzie spektakularny. Oj, był. Dobrze. Gdyby przeżyła, mogłaby tylko cierpieć więcej i dłużej. A swoją naiwnością i pychą bardzo mi pomogła. Bez niej nic bym nie wskurał. Zapewne. Jesteś gotów odkryć kartę? Każdej grze prędzej czy później przychodzi taki czas. Lubię ten moment. Ale najpierw... wódki? Ziomek, no pewnie. Jak na początku się nienawidzą, teraz zobaczymy, co wyjdzie z tej całej rozmowy, jakie będzie nastawienie, ale kiela nawalniemy. Daj, zaschło mi w gardle. Za starą znajomość. Jebany. Odzyskałeś pamięć? Nie całkiem. Pamiętasz, jak się spotkaliśmy? Uratowałem ci życie. Ładnie mi się odpłaciłeś. Jak mógłbym odpłacić się lepiej? Zająłem się twoją kobietą, Yennefer. Ja nie rozumiem, co w niej widziałeś, ale jak mawiają, de gustibus non est disputandum. Oho, kolejne wspomnienie. Przesilenie zimowe 1270. Midinvern. Noc magii. Leto nie kłamał. Gon się zatrzymał. Pod drzewem wisielców upiorni jeźdźcy dokonywali selekcji porwanych. Wśród nich była Yennefer. Nie da się zabić upiora. Można go co najwyżej przegnać. Wie to każdy wiedźmin. A jednak jeźdźcy padali pod ciosami wiedźmińskich kling. Spod trupich pancerzy lała się czerwona jucha. Nie mieliśmy szans zabić wszystkich. Było ich zwyczajnie za dużo. Patowa sytuacja. Był inny niż wszystkie elfy. Nie miał wstydu w spojrzeniu. Nigdy nie cierpiał prześladowań. Nie przeżył pogromów. Ludzie nie zabrali mu ziemi.
Ten elf nie mógł pochodzić z tego świata. Był najeźdźcą. Dobiliśmy targu. Moja dusza w zamian za duszę Yennefer zgodził się bez wahania. Chłopie, Geralt, zdaje się, że na chwilę odpłynąłeś. Wspomnienia wróciły. Pamiętam drzewo wisielców i dziki gon. Zabrali mnie w zamian za Yennefer. W takim razie pora odkryć karty. Chyba, że ścigałeś mnie tylko po to, żeby zabić. Mamy teraz wybór, albo walczymy, albo rozmawiamy. Porozmawiajmy z nim. Może to trochę dziwne, ale... Porozmawiajmy. Ścigałem cię z wielu powodów. Jesteś mi winien wyjaśnienia. Niech będzie, że jestem. Pomówmy po prostu o wszystkim. To jest ewidentnie ostatni odcinek dzisiaj i musimy porozmawiać i poznać całe wszystkie odpowiedzi. Opowiedz mi o Yennefer. Co się stało po moim odejściu? Miotała się w gorączce przez kilka dni, bredziła. Myśleliśmy, że nie wyjdzie z tego. W końcu doszła do siebie, ale była kompletnie zdezorientowana. Miała amnezję, jak ty. Co dalej? Szybko się okazało, że baba ma charakterek. Dała się nam we znaki. Wodziła Egana, próbowała nas poróżnić. Po tym, jak się poświęciłeś, głupio było ją po prostu zostawić samą sobie. Nie przeżyłaby miesiąca. Miała odruchy i zachowania pasujące do księżnej pani, a była tylko czarodziejką bez pamięci. Byliśmy w sercu cesarstwa, a w Nilfgaardzie czarodzieje z takimi odruchami albo wyzbywają się ich bardzo szybko, albo rozrywa się ich końmi na Placu Zwycięstwa. Słyszałem. Podróżowaliśmy przez prowincję i wyciągaliśmy ją z kolejnych tarapatów. Aż pewnego dnia zwinęły nas tajne służby. Mnie, Egana, Serita i Yennefer. Cesarskie tajne służby? Rozdzielono nas i przesłuchiwano. Długo i precyzyjnie, ale spokojnie. Bez przemocy. Tak poznałem Vatiera de Rido, a parę tygodni później samego cesarza. Ja, prosty wiedźmin. Co z Yennefer? Nie widziałem jej więcej. Cesarz zaproponował mi misję w Królestwach Północnych. Co się zaś tyczy Yennefer, z jakichś względów była dla Emyra ważna. Podejrzewam, że to właśnie od niej dowiedzieli się o loży. Cesarski wywiad ma swoje sposoby. Wiem tylko, że Yennefer była w pałacu pod ciągłą obserwacją ludzi Vatiera. Później pojechaliśmy zabijać królów północy. Więcej nie wiem. Zatem jest w cesarstwie. A przynajmniej była, gdy wyjeżdżałem. Skąd wiedziałeś, gdzie znajdziemy dziki gon? Każdy wiedźmin noszący na szyi wężowy medalion zna to miejsce. Kiedyś nawet myślałem, że moją szkołę założono specjalnie po to, by rozwiązać zagadkę upiornych jeźdźców. Wiesz, kim naprawdę są jeźdźcy dzikiego gonu? Z tego, co zrozumiałem, to były jakieś cholerne elfy. Wszystko okazało się wielkim oszustwem. Legendarny zwiastun wojny jarmarczną sztuczką. Zapewniam cię, że żaden bazarowy magik nie jest w stanie stworzyć orszaku widm, pędzącego po niebie, ani wywołać amnezji. Oświeć mnie zatem. Dziki gon to fakt. Sam odpędzałem i zabijałem upiory gonu. To duchowa emanacja, awatary prawdziwych jeźdźców. Tych, których spotkaliśmy pod drzewem wisielców. Chcesz powiedzieć, że zabrały cię elfy? Materialne skurwysyny, najzwyklejsze w świecie? Swoim może i najzwyklejsze, ale u nas są obce. Wiesz, skąd wzięły się potwory w naszym świecie? Znasz teorię o koniunkcji sfer? Każdy wiedźmin ją zna. Więc wiesz, że istnieją inne sfery. Nasi najpotężniejsi czarodzieje są w stanie otwierać pomosty między światami. Przyzywają stamtąd potwory, które później musimy zabijać. Elfy, które widzieliśmy, pochodzą z innego świata, nie zostały przyzwane. Same się tu dostały. Zapewne nawet dla nich jest to bardzo trudne i łatwiej im wysłać swoją duchową emanację. Osobiście wyprawiają się tu tylko w szczególnych wypadkach. Takich jak twój i Yennefer. Tak. Czyli elfy z innego świata i ich tresowane upiory. Czego od ciebie chciały? Domyślam się, ale to nie twoja sprawa. Dlaczego wiedźmin zgodził się zabijać ludzi dla innego człowieka? Dla cesarza, Geralt. On nie jest zwykłym człowiekiem. Władcy z północy mogą mu co najwyżej własnymi pyskami polerować na kolanniki. Dlaczego? Obiecał odbudować szkołę węża. Wiedźmiński zakon, w którym mnie stworzono. Szkoły wiedźmińskie na południu upadły dawno temu, a sami wiedźmini stali się banitami bez prawa wstępu do większych miast. Poza Eganem i Seritem jest jeszcze dwóch wiedźminów ze szkoły węża, których znam.
Nie wiem, gdzie są. Nie widziałem ich od lat. Teraz będą mogli przestać się ukrywać. Wrócić do domu. Dlaczego na mnie czekałeś? Wiedziałem, że nie odpuścisz, że będziesz mnie ścigał. Nie mam zamiaru się ukrywać. Prawdę o mnie znasz tylko ty i kilka osób, których słowo nic już nie znaczy. Nigdy nie uważałem cię za wroga. Chcę iść w swoją stronę, ale jeśli będę musiał z tobą walczyć, niech tak będzie. Ta historia kończy się tutaj i teraz. Jaki był ostateczny cel? Zabić tylu władców, ilu się da. Winę zwalić na czarodziejki. Wywołać chaos, przygotować północ na inwazję. I wiesz, co mnie najbardziej bawi? Trafiliśmy na bardzo podatny grunt. Niezależnie od wyniku wojny, jeszcze długo będą się oskarżać, dochodzić praw, mścić i kłócić. Północ przypomina ogarnięty pożarem burdel, jak mawia twój przyjaciel Jaskier. O proszę, mamy jeszcze więcej tutaj wszystkiego. Dobra, lecimy dalej. Jak skontaktowałeś się z Shilą? Gdy już dowiedziałem się o loży, nie było większych problemów. Na początku patrzyła bardzo uważnie na każdy mój ruch. No, wyglądam jak wyglądam. I jeśli tego chcę, każdy prędzej czy później zaczyna mnie traktować jak tępego osiłka. Kręciłem się wokół Shili i zabiłem dla niej parę bestii. Marudziłem, że jestem nieszczęśliwy, że świat jest niesprawiedliwy. Zadbałem też, by kilku wiarygodnych świadków mogło nas powiązać. Takie zabezpieczenie na przyszłość, gdyby mnie złapano. Jednocześnie przygotowywałem się do zamachu na władcę Kowiru. Pierwotnie to Esterad Tysen miał być pierwszą ofiarą tajemniczych zabójców. Zanim do tego doszło, Shila zleciła mi zabójstwo Demavenda. Los się do mnie uśmiechnął, już nie musiałem jej wrabiać, wystarczyło tylko wykonać zlecenie i pójść za ciosem. Skąd wiedziałeś o loży? Od cesarza i Vatiera de Rido, cesarskiego arcyszpiega. A oni wyciągnęli to z Yennefer. Odzyskała pamięć? A nie mówię, że świadomie to niosła na koleżanki. Podejrzewam, że znaleźli sposób, by dobrać się do jej wspomnień bez jej wiedzy. Przy moim przesłuchaniu był też czarodziej. Młody, dumny oficer wywiadu. Dostarczono mi listę czarodziejek zasiadających w loży. Przy rozmowie był sam Emyr, Vatier i ja. Tylko oni wiedzieli o misji. Jak udało ci się zabić Demavenda? Dzięki czarom Shili. Znaliśmy każdy jego ruch, zwyczaje i zachowania straży, wszystko. Pozostało tylko zadać ostateczny cios. Mieliśmy bardzo komfortową sytuację. Ale i tak było ciężko. Ledwo uszliśmy obławie. Gdyby nie Skojatel Jorveta, znów pomysł Shili, nie udałoby się. A tak nie dość, że udało się zabić Demavenda, to jeszcze byliśmy kompletnie poza zasięgiem loży i mogliśmy zaplanować zamachy na Foltesta i Henselta. Skąd wiedziałeś, że Foltest przyjdzie do klasztornej samotni? Plan zabicia Foltesta ułożyliśmy z Jorvetem. Król Temerii nie krył się z tym, że zamierza rozprawić się z Lavaletami. Byłem pewny, że będzie chciał zabrać Benkarty. A gdzie chowają dzieci w czasie oblężenia, jak nie po klasztorach? Musiałem zostać mnichem, ale nie mogłem przyjść do klasztoru i powiedzieć, że spłynęło na mnie objawienie. To byłoby niewiarygodne. Dlatego patrol Ariana natknął się na oddział wiewiórek torturujących bezbronnego mnicha. Dzielni wojownicy przepędzili elfy, a ja znalazłem schronienie w klasztorze. Nikt nie zauważył, że nie jesteś okaleczony? Mnich, który mnie leczył, dostał dużo orenów za milczenie. Ot była tylko pożyczka, potem go zabiłem. Tylko umarli nie zdradzają tajemnic. A potem wystarczyło czekać na rozwój wypadków. Kiedy zobaczyłem, że wchodzisz do komnaty z Foltestem, pomyślałem, że plan się nie uda. Na szczęście nie rozpoznałeś swojego starego drucha. Kiedy postanowiłeś pozbyć się Jorveta? Kiedy zorientowałem się, że nie będę mógł nim manipulować. Był zbyt spostrzegawczy i niebezpieczny. W każdej chwili mógł przejrzeć moją grę. I to był błąd. Póki chronili cię Skojatel, byłeś nie do ruszenia. Ale też nic nie mogłem zrobić. Gdybym dobił Ciarana... Ale nie dobiłeś. Dzięki temu udało mi się skonfliktować cię z Jorvetem i zmusić do ucieczki. Pamiętaj. Pozwoliłem ci żyć, a mogłem zabić. Pamiętam. To ciebie Shila szukała we Flotsam. Zgadza się. Chciała się mnie pozbyć. Wciąż myślała, że panuje nad sytuacją.
Założę się, że sądziła, że mi po prostu odbiło, albo że to Jorvet mnie zmanipulował. A w tym czasie północ pogrążała się w coraz większym chaosie. Dokładnie. Ty byłeś największym problemem. Mogłem cię zabić wtedy w elfich ruinach, ale nigdy nie byłeś moim wrogiem. W sumie on nam kiedyś pomógł i też już nie jest naszym wrogiem, tak? To wszystko stało się przez spisek Filipy i Shilly. On tylko wykonywał robotę, ale dowiedzieliśmy się, że między innymi to wykonywał dlatego, bo Emyr obiecał odbudować szkołę, co dla tych Wiedźminów jest tak naprawdę wszystkim, bo tam co zostali stworzeni jak dom. Szkoda, że nie wyprawiłeś się na Henselta osobiście. Historia potoczyłaby się inaczej. Może bym go zabił. Może ty zabiłbyś mnie, kto wie. Ale śmierć Henselta, mimo że potrzebna, nie była już konieczna do realizacji naszego planu. Poza tym ktoś i tak go sprzątnął. Wiesz kto? Obaj wiemy. Czyli Vernon. Okej, chyba porozmawialiśmy już właściwie, moi drodzy, o wszystkim tutaj. Aha, tak. Kończmy to. Mam dość rozmów. Walczymy? Zostało jeszcze trochę wódki? Po łyku. Trzymaj. Sześć było. Wojska cesarskie pewnie właśnie forsują Jarugę. Północ jest skończona, pora się wybrać na południe. Tam czeka mnie dobre życie. Jesteś głupcem, Leto. Ani ty, ani twój cesarz nie wzięliście pod uwagę jednej rzeczy. Niedola zbliża ludzi. Być może dzięki wam już wkrótce północ będzie bardziej zjednoczona niż kiedykolwiek. Ale to już nie moja sprawa. Nie jestem twoim wrogiem. Nigdy nim nie byłem. Jeśli mi pozwolisz, odejdę i nigdy więcej mnie nie spotkasz. Jeśli zmusisz mnie do walki, zabiję cię. Okej, moi drodzy, i tutaj mamy wybór. Albo walczymy, albo rozchodzimy się. I istnieje prawdopodobnie możliwość taka, że spotkamy Leto w Wiedźminie Trójce, ale mówi, że więcej się nie spotkamy. No dobra, nie wiem. Ja go w sumie jak grałem, to nie spotkałem Leto, ale no mniejsza. Mówi, że nie jest naszym wrogiem. Jest starym druhem w sumie. Robił to wszystko, już wiecie wszyscy dlaczego. Więc myślę, że moje nastawienie się obecnie do niego bardzo zmieniło. Na początku chciałem go zabić od razu, ale nie. Myślcie co chcecie, rozchodzimy się w swoją stronę z Leto. Jesteśmy Wiedźminami. On robił swoje, my też, a jak wiemy, Geralt leje na politykę. Wiem wszystko, co chciałem wiedzieć. Czuję, jak wspomnienia wracają. Twoja śmierć nic nie zmieni. Idź w swoją stronę. Tak po prostu? Żadnych gruźb, życiowych mądrości? Po prostu. Idź. Bywaj, Geralt.
W poszukiwaniu zabójców królów Wiedźmin przeszedł długą drogę. We Flotsam zabił Bernarda Loredo, jednak mało kto opłakiwał komendanta. Flotsam pozostało w rękach temerskich, a władzę nad garnizonem i miasteczkiem przejął pewien szlachcic z Wyzimy, wróg Kedweńczyków i, jak mówią, zapalony wędkarz. Wiedzcie, że o czynach Wiedźmina do dziś opowiada się przy ognisku w Bindudze. W Edirn Wiedźmin był świadkiem wielkiego zwycięstwa Kedwen. Wojska Saski Smokobójczyni zostały pobite pod Wergen przez armię Henselta, co położyło kres wiośnie ludów. Żołnierze spod znaku Jednorożca zajęli Dolinę Pontaru, a górne Edirn, jak przed laty, zostało wchłonięte przez potężnego sąsiada. Dopiero następne wydarzenia pokazały, że triumf Henselta był krótkotrwały. Po śmierci Foltesta tron Temerii stał się obiektem gry prowadzonej przez władców krajów ościennych. Jednak zabójstwo Demavenda, a później śmierć Henselta sprawiły, że sąsiedzi musieli skupić się na własnych problemach, a królestwo wydano na pastwę głodnych władzy baronów. Jednak Vernon Roche miał w swoich rękach światełko nadziei dla umierającego królestwa i ukrył je w bezpiecznym miejscu w oczekiwaniu na lepsze czasy. Przed wielu laty Geralt z Rivii był świadkiem upadku Rady i Kapituły Czarodziejów. Teraz, po wydarzeniach w Lochmuin, obie instytucje zostały przywrócone. W ofierze zostały złożone Shelah de Tancarville i jej wspólniczki. Jednak Radowid wymagał od dumnych czarodziejów również pokory i lojalności. Nie wszystkim to odpowiadało. Były to czasy wielkiej niepewności i zwykłego gwałtu, ubranego w formę królewskich dekretów. W tych niespokojnych dniach my, którzy wpływaliśmy na losy świata, nareszcie zaznaliśmy trochę odpoczynku. Zoltan ruszył do narzeczonej, a ja wpadłem w objęcia mus. Któż mógł przewidzieć, że burza nad Królestwami Północy była ledwie początkiem wielkiej nawałnicy, a także wstępem do zupełnie nowej opowieści o Geralcie z Rivii. Po nakiś opisach końcowych obejrzyj zakończenie gry. Okej. Dobra, moi drodzy, słuchajcie. Tak oto w ten sposób kończy się cała nasza przygoda z Wiedźminem Dwójką Zabójcy Królów. Bardzo się super przy tym bawiłem. Mega gierka. Na pewno możecie w przyszłości oczekiwać Wiedźmina Trójki wraz z dodatkami. Najpierw myślałem sobie zrobić podstawkę i potem po kolei dodatki dograć do tego. Ale mniejsza. Na razie po tej serii zrobimy sobie jakieś może dwie krótsze seryjki z krótszych gierek. Co więcej, no według mnie historia zakończyła się pozytywnie dla nas, no nie zabiliśmy Leto. Dlaczego, to już wszystko wam powiedziałem i chciałem wam podziękować za to, że oglądaliście, komentowaliście, dawaliście łapki w górę, tratatata, subskrypcje troszkę tam podleciało, wszystko fajnie. Co jeszcze, no na pewno sobie zrobimy trójeczkę, jestem cholernie ciekawy, jak nam pójdzie trójeczka, ile odcinków z tego będzie, bo to jest chyba 32 bodajże, tak, chyba 32 i koniec dwójki, ja nie wiem kompletnie w ilu się zmieścimy w trójce, myślę, że będzie tego dużo, dużo więcej. No co, Vernon zabrał córkę Foltesta Anais w bezpieczne miejsce, żeby kiedyś upomniała się o swój tron. Wojna. Co jeszcze? No uratowaliśmy Triss, Leto poszedł w swoją stronę i tak się właśnie wszystko tutaj kończy. Ważne, że też to, że odzyskaliśmy wspomnienia. Dobrze rozegraliśmy talenty, fajnie, bo mieliśmy nową, najlepszą broń, zbroję. No i co? No i ja się zaraz będę zamykał. Sobie tutaj obejrzycie kawałek napisów jeszcze i na koniec zobaczymy sobie filmik końcowy. Także słuchajcie, nie ma co się rozgadywać. My widzimy się, moi drodzy, w kolejnych seriach już niedługo na kanale. Sami zobaczycie, co to będzie. Ja jeszcze jestem na etapie wybierania gier. A na razie wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, piszcie. I już niedługo widzimy się w kolejnych seriach, a za to
bardzo serdecznie wam dziękuję. Na razie. Trzymajcie się, hej.